No i pamięta o tym, co mu mówił Michael Tym i co teraz pokrzykuje z narożnika. Dekung, czyli ma się kryć, pamiętać o zasłonie, o gardzie. Przyjął na bloki i oddał lewym, teraz prawym. No i najtrudniejszy, najmocniejszy cios. Doszedł prawy. Wspaniały, podwójny lewy prosty, ale dobry balans ciałem w wykonaniu Beka. Może państwo pamiętają Beka z walki o Mistrzostwo Świata z Nikołajem Wałujewem. Tam przegrał przez TKO w trzeciej rundzie, był na deskach w drugim i trzecim starciu. Dobry lewy podbródkowy. Twarda walka na razie. Druga runda. Dużo pół dystansu. Dużo ciosów przyjmowanych na blok. Dużo uników. Technicznie dobry pojedynek. Zresztą walczy dwóch niezłych bokserów. Szar niepokonany, może niezbyt znany, no ale Owen Beck walczył już o Mistrzostwo Świata, wspominałem, przegrał przez TKO w trzeciej rundzie z Wałujewem. Walczył również z Montebaretem, to był pojedynek eliminacyjny o prawo pretendenta do Mistrzostwa Świata w WBC i IBF. Zwycięzca miał walczyć z Kasimem Rahmanem, no i przegrał, to była jego pierwsza porażka. Przegrał po raz pierwszy w karierze w 2005 roku Beck, a wcześniej miał serię 24 zwycięstw, między innymi nad niepokonanymi Tyrusem Sykesem i Darrellem Dixonem. Pierwsza porażka po 7 latach zawodowych występów. Boksuj lewą, lewą, boksuj lewą, powtarza mu cały czas Michael Tym. Lewa, lewa. I potem może być dopiero prawa. Zawsze z boksujesz lewą. Doszedł bardzo mocny prawy, zamortyzowany odchyleniem. Ale mógł odczuć ten cios Beck. To już 12 rok zawodowej kariery Becka, tego w spodenkach żółtych. Zaczął rzeczywiście wspaniale. Przez 7 lat był niepokonany. Ale potem ta kariera nie ułożyła się tak, jak chciał. Obaj też mają za sobą karierę amatorską. Szar 11 walk, 10 zwycięstw, jedna przegrana. Był mistrzem Westfalii, także wielkich sukcesów nie miał. Bogatsza i pewniejsza w sukcesy kariera Becka. 73 zwycięstwa, 5 przegranych. Walczył m.in. w reprezentacji Jamajki na Igrzyskach Wspólnoty Brytyjskiej, ale nie udało mu się tam zdobyć medalu. Szarna mógł tylko marzyć o występie na Igrzyskach Olimpijskich, ale to było niemożliwe. W Niemczech była za duża konkurencja. A wcześniej, przypominam, urodził się w Libanie, gdy trwała tam wojna domowa, gdy miał 5 lat. Rodzice uciekli z Libanu przed wojną do Niemiec. Teraz ma także obywatelstwo Syrii. Uśmiechnął się Szar chyba po tym znakomitym uniku. Lewy na lewy.
Michał Tym mu powtarzał, masz boksować cały czas lewą i stara się, nie zawsze to udaje się. Poszedł prawy sierpowy i lewy prosty. Obaj przywiązują duże znaczenie do obrony. Bardzo szczelne gardy. Teraz prowokuje Beck. Za podwójne gardy stara się strzelić lewym prostym szar. No dużo czarowania. Omal nie urwał liny tym prawym sierpowym szar. Nie podoba się to publiczności. Niech będzie taki groźny podczas walki zamiast krzyczeć. W ten sposób Becka nie przestraszy. Cały czas lewą masz boksować. I krótkie lewe sierpowe. Zablokował rękawicą ten podbródkowy Beck. Świetny technicznie bokser. Znów po rękawicy otarł się ten cios. No, przypomina mi pod tym względem taki temperament ma jak Dawid Kostecki. Jako, że Cygan się ostatnio trochę uspokoił, a widzę, że szarnie. Ach, znakomity lewy sierpowy. Wojna na sierpowe, na zwarcie. Zaniepokojony chyba jest Tim. Na razie jego zawodnik nie ma zdecydowanej przewagi. Chyba troszeczkę swobodniej przebija się przez gardę rywala Beck. Prowokuje, opuszczając lewą rękę. O 5 cm niższy jest Beck i o 3 cm cięższy. Swobodnie, swobodnie przebija się tym lewym prostym, kiedy właściwie chce. Znów podwójny lewy prosty doszedł. I atak szara. Podnieś ręce, krzyknął sekundant Becka i od razu podniósł, bo rzeczywiście